Witam Was. Dzisiaj kolejna odsłona naszego programu nowości ze świata nauki i technologii. Jednak tym razem postanowiłem zrobić to troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Bardzo dużo już mówiłem o technologii, o tym, jakie są trendy w jej rozwoju, co może nam dać. Jednak zarówno w ruchu Zeitgeist, jak i w ogóle na świecie dużo mówi się o tym, że technologia to nie wszystko, że często nawet porównuje się technologię, czy przeciwstawia się technologię naturze, mówiąc o tym, że to, co jest technologiczne, to, co jest stworzone ręką człowieka, jest złe, ponieważ przeciwstawia się prawom natury, bądź też w jakiś sposób działa destruktywnie na środowisko naturalne. Dzisiaj zatem chciałem pokazać Wam, że technologia wcale nie musi działać przeciwko naturze, a wręcz przeciwnie, może z nią współpracować lub też po prostu czerpać z niej swoje wzorce i inspiracje, dzięki czemu w przyszłości, jeżeli ten trend będzie kontynuowany, a z tego, co mi wiadomo, tak się właśnie dzieje, bardzo możliwe, że bardzo trudno będzie odróżnić te rzeczy, które zostały stworzone przez człowieka od tych, które zostały wyprodukowane przez naturę. Zajmiemy się dzisiaj terminem, który nazywa się po angielsku biomimicry lub też bionics, biomimetics, czyli po polsku biomimikra, biomimetyka lub też bionika. Chociaż ten ostatni termin z racji tego, że został wykorzystywany przez środowiska związane z filmem, z cybernetyką i w pewnym momencie w naszej kulturze nabrał takiego znaczenia ponadnaturalny, super lepszy niż naturalny, ponadludzki, tak jak był taki serial dawno temu w Anglii $1 Million Man. Był to serial o takim wzbogaconym technologicznie człowieku. Dlatego też naukowcy zdecydowali się nie używać już tego terminu bionic, czyli bioniczny, i skupili się na biomimetycznym lub też biomimikra. A co to oznacza? Oznacza to dziedzinę nauki, która czerpie swoje wzorce i inspiracje z badania świata naturalnego. Zarówno świata roślin, jak i zwierząt, struktur, które występują w naturze, zarówno w skali mikro, jak i makro. I możecie mi wierzyć, że bardzo ciężko było mi w jakiś sposób się ograniczyć do tego zbioru, który tutaj Wam przedstawię za chwilę, ponieważ tych technologii jest po prostu całe mnóstwo i nie starczyłoby mi prawdopodobnie tygodnia, żeby to wszystko opisać. A to, co wybrałem, to tylko tak troszeczkę na zachętę, żebyście sami może poszukali troszeczkę tych informacji. Na pewno będę jeszcze do tego wracał, bo jest to niesamowita dziedzina technologii i jest to, wydaje mi się, jak najbardziej przyszłość. Na sam początek chciałem jeszcze powiedzieć, że te terminy biomimetyka zaczęły się pojawiać dopiero w latach 50. poprzedniego stulecia i został on, biomimetyka na przykład została stworzona jako termin przez Otto Schmidta, wynalazcę i inżyniera, bioinżyniera. Natomiast ludzkość korzysta już z tej dziedziny nauki tak naprawdę od stuleci czy tysiącleci. Leonardo da Vinci, obserwując loty ptaków, próbował tworzyć swoje latające maszyny. I tak samo robili bracia Wright, którym się udało, przeprowadzili pierwszy lot samolotem. I tak samo robili inni ludzie też setki czy tysiące lat temu, kiedy obserwując to, jak struktury powstają w naturze, budowali swoje pierwsze domostwa, swoje pierwsze schronienia, a także różnego rodzaju proste narzędzia. A teraz chciałbym Wam pokazać jedną z najbardziej powszechnych technologii, które właśnie należą do dziedziny biomimetyki. I tutaj na pierwszym obrazku, który zobaczycie, jest tak zwany łopian. Jest to roślina bardzo podobna do naszego ostu, powszechnie uważanego za
kwas, natomiast dla Georges'a de Mastrala, który w 1948 roku wybrał się na przechadzkę po górach swojej rodzimej Szwajcarii, było to źródło inspiracji do powstania czegoś, co nazywamy obecnie po polsku rzepem. Tutaj macie jedną część tego rzepa. Tutaj jest jego druga część. Tak to wygląda w powiększeniu. Oryginalna nazwa tego to jest Velcro. Tak nazwał ją twórca i wynalazca tej technologii. Tak nazywa się firma, która ma oryginalnie prawa do tej technologii, mimo że już została rozpowszechniona na cały świat. I to słowo jest skrótem od francuskich słów jedwab i hak. I tutaj przepraszam za mój francuski, ale jest to velor, crochet, czy crochet. I jak widzicie, zasada jest bardzo prosta. Mamy dwie płaszczyzny, jedna jest pokryta takimi hakami, druga jest pokryta takimi nitkami. I pierwsze takie prototypowe rzepy były wykonane z bawełny, jednak nie sprawdzała się ona, więc szybko, jak została rozwinięta technologia tworzyw sztucznych, przestawiono się na nylon i teraz tak naprawdę chyba nie wyobrażamy sobie życia i wielu naszych ubrań czy plecaków bez tej technologii. Następna bardzo, bardzo popularna rzecz, która jest spotykana na całym świecie, a która powstała w latach 30. poprzedniego stulecia, są tak zwane kocie oczy. I jak widzicie tutaj, koty mają dosyć specyficzne oczy, zarówno te dzikie, jak i te udomowione. Kiedy poświeci się na nie w nocy, one odbijają światło i tak samo ta właściwość została wykorzystana w takich małych, zainstalowanych przy drodze znacznikach, które wyznaczają nam krawędzie lewą i prawą drogi, dzięki którym jadąc w ciemnościach możemy łatwo trzymać się tej drogi i zmniejsza to bardzo liczbę wypadków. Tak zostały skonstruowane te światełka, znaczy te tak naprawdę obiektywy czy soczewki w tych małych urządzonkach, żeby odbijały światło tylko to, które właśnie pada na nie od jadących samochodów, dzięki czemu jest to taki znacznik, który w żaden sposób nie przeszkadza w komforcie, nie obniża komfortu jazdy, a także działa bez konieczności wykorzystywania jakichkolwiek baterii. Tak wyglądają właśnie oczy kota, kiedy się na nie poświeci i to dla Pierce'ego Shaw'a, który pracował właśnie w latach 30. w Wielkiej Brytanii nad znalezieniem takiej technologii, posłużyło za inspirację. Następną ciekawą rzeczą, która mam nadzieję się bardzo szybko rozpowszechni, jest produkt firmy Mirasol. Badali oni strukturę skrzydeł motyla, stąd też to logo. I na jej podstawie, na podstawie tego, jak ona odbija ta powierzchnia światło, w jaki sposób zachowuje się, bo jeżeli widzieliście kiedyś, obserwowaliście kiedyś dłużej motyla, widać, że czasami wydaje się, że te jego skrzydła aż świecą same z siebie, prawda? A jest to oczywiście nieprawda, jest to światło odbite, ale ta technologia posłużyła do stworzenia nowego rodzaju wyświetlaczy, które wykorzystane na przykład w tabletach lub tak zwanych e-readerach mogą spokojnie zacząć zastępować ekrany LCD, ponieważ zużywają dużo, dużo mniej energii, a przy okazji w odróżnieniu od tak zwanej technologii e-ink, czyli elektronicznego tuszu, który jest wykorzystywany w tak zwanych e-readerach, czyli tych elektronicznych czytnikach książek, pozwala na wyświetlanie pełnej gamy kolorów, a nie tylko czerni, bieli i jeszcze kilku cieni szarości. Tutaj widzicie przykłady takich urządzeń zastosowanych już tą technologią. Ona już jest dostępna na rynku i można ją kupić, chociaż nie sprawdzałem, czy bezpośrednio w Polsce. Na pewno w Japonii jest to już dostępne. Ta technologia pozwala na dużo lepszą tak naprawdę czytelność tego ekranu w porównaniu z ekranami LCD, ponieważ sama w sobie nie emituje światła,
tylko działa na zasadzie światła odbitego i w tej powłoce tej górnej jest taki substytut szkła, pod którym są dwie cienkie warstwy specjalnego materiału. Poniżej tego znajduje się pewna przestrzeń wypełniona powietrzem, a jeszcze niżej jest taki ruchomy, tak jakby element, taka płaszczyzna, która może się poruszać, zależnie od tego, czy przepływa przez nią prąd, czy nie. I kiedy światło wpadnie przez taki wyświetlacz, przejdzie przez te dwie warstwy, odbije się od tej dolnej, od refleksyjnej warstwy i wróci z powrotem do naszych oczu, mając już takie właściwości, jakie chcemy, czyli taki kolor, jaki sobie zażyczymy, dzięki czemu możliwość jest wyświetlania właśnie kolorowych obrazków. Natomiast barwa tego powiedzmy, nazwijmy to piksela, który trafi do naszych oczu, jest uzależniona od tego, jaka jest różnica w wysokości pomiędzy tą refleksyjną warstwą, a warstwą tego substytutu szkła i tych cienkich warstw. Także ta wysokość, odległość pomiędzy tymi elementami jest za to sterowana napięciem prądu. Także podobnie jak na zasadzie długości fal, prawda, i tęczy, ruszając w bardzo małym zakresie tą płaszczyzną odbijającą światło, możemy tworzyć tak naprawdę wszystkie kolory, jakie nam potrzeba. Natomiast jeżeli puści się odpowiednio duży prąd, ta warstwa odbijająca światło idzie maksymalnie do góry i wtedy produkowany jest kolor czarny. Ta technologia według producenta potrafi wytrzymać na normalnej baterii, takiej jakiej się występuje w czytnikach elektronicznych czy też tabletach, kilka tygodni. Testy, które czytałem, sugerują, że jedna z wersji tego z włączonym Wi-Fi może wytrzymać 2 tygodnie. Natomiast wydaje mi się, że w przyszłości, szczególnie bez wykorzystywania Wi-Fi, będzie można miesiąc lub może nawet więcej korzystać z takiego typu urządzenia, nie ograniczając się, tak jak teraz w czytnikach elektronicznych, do czerni i bieli, kilku cieni szarości. Także jest to naprawdę duży krok do przodu, jeżeli chodzi o technologię wyświetlaczy. Tak jak mówiłem, działa na światło odbite, także można czytać niezależnie od tego, czy światło jest intensywne, tak jak na przykład bardzo słoneczny dzień, czy takie słabe gdzieś tam pod wieczór, no ale nie emituje samo światło, więc na przykład jakaś lampka czy coś w tym stylu jest potrzebne. A tutaj następna technologia. Jeżeli znacie się troszeczkę na biologii albo przypatrzycie się dokładnie, możecie poznać, że jest to wsza. I ten mały, nieznośny owad posłużył naukowcom z CSIRO, to jest taki instytut, do po pierwsze zidentyfikowania, a później syntezowania takiej proteiny, która nazywa się rezylina. Od angielskiego słowa resilience, czyli sprężystość. I tutaj na tym zdjęciu, które widzicie, jest tak specjalnie podświetlone światłem UV właśnie miejsce, gdzie ta rezylina, gdzie to białko się, czy ta proteina, jak to woli, znajduje przy mięśniach tej wszy. Ta substancja pozwala właśnie tym owadom oraz innym skakać na bardzo wysokie odległości i pozwala im przez to się bardzo, bardzo szybko i sprawnie poruszać. Podobnie też można tą substancję znaleźć w skrzydłach owadów, a dokładniej przy mięśniach zamontowanych, przyczepionych do skrzydeł owadów, które pomagają dzięki tej swojej właśnie wielkiej sprężystości na to, żeby po pierwsze te skrzydła ruszały się tak szybko, jak wiem, że się ruszają, a po drugie, żeby strat energii, a przez co zmęczenie dla tych owadów było tak naprawdę minimalne. Tak więc naukowcom udało się wyizolować to i przez długi czas nie byli w stanie stwierdzić, czy
ta substancja jest rzeczywiście tak sprężysta, jak im się wydawało, ponieważ byli w stanie stworzyć mikroskopijne ilości. To było, żeby je oglądać, tak naprawdę trzeba było używać specjalnego mikroskopu, już tego, które wykracza poza zasięg mikroskopów optycznych. Natomiast w miarę jak ta technologia produkcji tej substancji się polepszała, można było coraz większe i większe elementy produkować. Tutaj widzicie już całkiem spore. Dzięki temu, że można było większe wyprodukować zasoby tej substancji, można zacząć było jej nadawać różnego rodzaju kształty, takie jak na przykład jakieś paski bądź innego rodzaju kształty. I co sprawdzono w końcu już na pewno, jaka jest sprężystość tej rezyliny i co się okazało? Zgodnie z przypuszczeniami jej właściwości przekraczają wszystko to, co znamy i to, co mamy dostępne obecnie na rynku, ponieważ sprężystość wynosi 98%, co oznacza, że tylko 2% energii, która tak jakby jest dostarczana ciału zrobionemu z rezyliny, zamienia się w energię cieplną. Cała reszta, całe 98% wraca w postaci energii kinetycznej, przez co sprężystość jest naprawdę niesamowita. Co ciekawe, dla przykładu polibutadien, który jest wykorzystywany i jest sztucznie stworzony z ropy, który jest wykorzystywany do produkcji opon, ma tylko 80% sprężystości, a to już jest jak na nasze standardy bardzo dużo. Także obecnie rezylina jest najbardziej sprężystym materiałem, jaki znamy, a to wszystko dzięki tym właśnie małym, tak zwanym wrednym wszom, które zazwyczaj nie wywołują uśmiechu na naszej twarzy, a tym bardziej nie sprawiają, że chcemy się z nimi jakoś zadawać, prawda? A następnie, tutaj jeszcze macie możliwość zobaczenia, jak taka rezylina podświetlona światłem UV wygląda, jest to jakiś tam kawałek tej substancji, tak to wygląda. Następnie, mówiliśmy już o insektach, mówiliśmy o kwiatach, czy też o tak zwanych tych ostach, prawda? Mówiliśmy też o kotach, czyli o zwierzętach. Teraz porozmawiajmy troszeczkę o tym, jak drzewa i ich produkty mogą zainspirować człowieka do tego, żeby zaczął tworzyć lepsze technologie. Tutaj mamy stworzoną przez Juliana Vincenta technologię mądrych ubrań. Jak widzicie tutaj na takim rysunku schematycznym, jest to technologia, która zakłada taką warstwę z takimi jakby igiełkami, bardzo małej wielkości igiełkami, które w zależności od tego, jakie są warunki, albo blokują, albo przepuszczają wodę, między innymi. Jest to taki typ ubrań, które mogą nam oszczędzić tych problemów, które zazwyczaj się pojawiają, kiedy na przykład w ciągu dnia mamy duże wahania temperatur lub też wychodzi lub zachodzi słońce i cały czas nie wiemy, czy w końcu zadać tę kurtkę, czy nie. Tego typu ubranie samo za nas dostosowuje właśnie się do warunków atmosferycznych i panującej na zewnątrz temperatury, jak również dostosowuje się do warunków wewnętrznych, czyli naszego ciała i naszej temperatury ciała oraz poziomu spocenia się, dzięki czemu niezależnie od tego, z której strony nastąpi zmiana, czy z zewnątrz, czy z naszego ciała, dostosuje się ono do tych warunków, prawda? Tutaj macie jeszcze taki schemat mniej więcej, jak to wygląda i tam na górze już jest zdradzone, skąd ta technologia pochodzi. Otóż pochodzi od szyszek. Szyszki może nie kojarzą nam się w pierwszej kolejności z ubraniami, ale mają pewną bardzo ciekawą właściwość. Jeżeli zależnie od tego, jaki jest poziom wilgoci, szyszki potrafią albo się rozszerzać, albo się
kurczyć tak jakby i chować, prawda? Tutaj to jeszcze nie jest maksymalne jej skurczenie, ale prawda, są takie szyszki, które stanowią, których powierzchnia jest tak jakby bez żadnych szczelin, prawda? Zależnie od tego, jak dużo wilgoci ma taka szyszka, może być ona albo otworzona, albo zamknięta i na takiej dokładnie samej zasadzie działa to ubranie. Takie zrobione z absorbującej wodę materiałów, takich jak wełna albo inne materiały, także sztuczne, warstwa, która jest zewnętrzną warstwą. Zależnie od tego, czy na przykład się spocimy i zacznie nasiągać wilgocią, czy jest na zewnątrz wilgoć, zaczyna się pęcznieć i przez to zamykać tak jakby te swoje szczeliny. Natomiast druga warstwa, która jest pod nią, chroni nas przed tym, żebyśmy nie przemokli, jeżeli na przykład pada deszcz. Także połączenie kilku warstw sprawia, że ta tkanina, ten materiał pozwala się dostosować do naszych warunków. I teraz, następnie kolejna bardzo ciekawa technologia, związana z, nie jestem ciekawy, czy zgadniecie, to jest animacja, znaczy jest to grafika komputerowa, która obrazuje pewien efekt, nazywany po polsku efektem lotosu, czyli Lotus Effect po angielsku. I dotyczy tej niesamowitej właściwości liści kwiatu lotosu, które możemy zaobserwować czasami gdzieś, na przykład pływających po wodzie, że mimo, że jest wystawiony, prawda, na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, różnego rodzaju przylatują do niego pyłki, zabrudzenia, te liście praktycznie cały czas są czyste. A jest to wszystko możliwe za sprawą, po pierwsze, odpowiedniego kształtu tej struktury powierzchni liści lotosu, a także odpowiednim składem chemicznym. Dzięki temu, jaki jest ten skład i jaka jest ta struktura, osiąga on cechę, którą nazywa się superhydrofobicznością, czyli przekładając to na polski, jest to bardzo wysoka wartość tak jakby odpychania od siebie wody. Naukowcy, studiując strukturę tego kwiatu, tutaj możecie zobaczyć jego przybliżenie, jak to mniej więcej wygląda, byli w stanie zaprojektować różnego rodzaju farby, dachówki, pokrycia, ale także mnóstwo innych, tak jak i nawet ubrania, które mają właśnie tę właściwość superhydrofobiczności, dzięki czemu woda nie tyle nie wsiąka do nich, ale także nie utrzymuje się w ogóle na powierzchni. Tutaj macie niestety po niemiecku, jedną z takich technologii, która właśnie na tej zasadzie, którą wykorzystuje naturalnie liść lotosu, jak to działa. Na górze macie powierzchnię, która nie jest hydrofobiczna, nie jest superhydrofobiczna. Ta kropla wody po prostu zaczepia się tak jakby przyczepia się do tej powierzchni i przez to się rozpłaszcza. Kiedy struktura jest skonstruowana tak, że ta woda nie przyczepia się swoją powierzchnią, kształt tej kropli wody jest dużo bardziej zbliżony do kuli, ponieważ to jest kształt, który krople wody zawsze chcą osiągać, prawda, w idealnych warunkach. Im większy jest ten kąt pomiędzy tą kroplą wody a powierzchnią, tym większa jest ta hydrofobiczność. I teraz są też materiały, które, jeżeli się nie mylę, nazywają się hiperhydrofobiczne, czyli takie, które mają już naprawdę dużo wyższą odpychalność wody, mówiąc po polsku. Jedną z nich jest taka technologia nazywana Never Wet,
Kiedyś może Wam o niej opowiem. Robiłem kiedyś z niej prezentację, jest naprawdę niesamowita. Ubrania po prostu w magiczny sposób nie przyjmują do siebie nie tylko wody, ale błota, oleju, czekolady, wina, czegokolwiek. Po prostu białe tramki, jeżeli poszukacie, never wet, czyli nigdy, nigdy więcej tak jakby nie mokry. Na internecie znajdziecie sobie filmiki, w których białe tramki, mimo że robią z nimi po prostu różne cuda, to pozostają śnieżno-białe i nie są w żaden sposób zabrudzone. I właśnie dochodzimy tutaj do sedna sprawy, po co taka technologia może być wykorzystywana. Jeżeli jest wykorzystywana w farbach lub też pokryciach budynków czy różnego rodzaju przedmiotów, nabiera te przedmioty wszystkie nabierają właściwości tak zwanych samoczyszczących. Czyli nawet jeżeli zbierze się na nich jakiś brud, jakiś kurz, piasek, coś w tym stylu, to wystarczy tylko go spłukać wodą, albo na przykład wystarczy, że spadnie deszcz albo zawieje mocny wiatr i te cząsteczki brudu zaczynają same odchodzić i w żaden sposób nie przywierają do tej powierzchni. Także raz pomalowany taką farbą dom praktycznie nie brudzi się przez lata. Także jest to bardzo ciekawa rzecz. A dodatkowo na przykład właśnie w tej technologii Never Wet, jeżeli tego typu substancją, tego typu powłoką pokryjemy urządzenia elektroniczne, wtedy nie musimy się obawiać, że na przykład upuścimy swój telefon czy jakieś inne urządzenie do wody. Zrobili testy i iPhone, czyli dosyć drogi telefon, potraktowany tylko z zewnątrz, nie mówię tutaj o traktowaniu wewnątrz, tylko z zewnątrz tą właśnie taką powłoką, działał swobodnie, bez żadnego zakłócenia przez 30 minut, będąc pod wodą. I też możecie zobaczyć na stronie Never Wet takie właśnie filmiki. A wyobraźcie sobie, co się stanie, kiedy na przykład układy scalone czy inne części takich urządzeń pokryjemy taką powłoką, wtedy w ogóle żadna wilgoć nie będzie się ich imała i będziemy mogli się w końcu odprężyć w deszczowe dni, nie martwiąc się o to, czy nam telefon się nie zepsuje. Tutaj jeszcze macie kilka przykładów, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten liść kwiatu lotosu. Jak widzicie, w żaden sposób nie widać, żeby te krople mogły się do niego przyczepić. One po prostu tam są, ponieważ taki jest kształt. Następnie chciałem Wam pokazać technologię, która została stworzona na bazie tego oto pięknego stworzenia, jednego z gatunku gekonów. Na Uniwersytecie Stanford kilku pracujących tam ludzi zainspirowało się tym zwierzęciem, ponieważ chcieli stworzyć robota, który będzie w stanie chodzić po różnego rodzaju płaszczyznach, szczególnie chodzi o płaszczyzny pionowe. I właśnie u gekonu znaleźli tą ciekawą właściwość, która pozwala im się przyczepiać do różnego rodzaju powierzchni i utrzymywać się na nich, nie spadając. Tutaj macie przybliżenie tych łapek takich gekona, które właśnie pokazują, jak specyficznie są one ukształtowane i jak to pozwala im utrzymywać się niezależnie od tego, na jakiej powierzchni im przyjdzie się poruszać. Tutaj jeszcze macie kilka innych przykładów. I z tej całej, z tego całego badania powstał taki projekt, który nazywa się GeckoBot albo StickyBot, który wygląda tak. Jak widzicie, jest to niemalże techniczna replika tego ładnego zwierzątka, które przed chwilą Wam pokazywałem. I w tym momencie jest on przyczepiony akurat do szyby, ale nie ma problemu, żeby chodził po drzewach, po murach lub innych tego typu powierzchniach. Tutaj jeszcze lepsze może troszeczkę zdjęcie jego. Jak widzicie, ten robot także jest wyposażony w ogon, co nie jest często spotykane wśród robotów. I to także zostało
stworzone na bazie inspiracji właśnie Gekkonem, ponieważ ogon Gekkona nie służy tylko temu, żeby ładnie wyglądał i tam był, a służy też bardzo ważnej funkcji. Odciąża te jego kończyny, pozwalając im na łatwiejsze i szybsze przemieszczanie się. Także ten robot także został wyposażony w tą taką nóżkę, w ten taki ogon, żeby tym łatwiej chodzić. Po co został stworzony ten robot? W przyszłości jego ulepszone wersje będą mogły na przykład docierać w trudno dostępne miejsca, na przykład chodzić po różnego rodzaju zniszczonych gruzach zniszczonych budynków, szukając osoby i ratując im życie. Niestety także była wspomniana oczywiście taka informacja, że może być to wykorzystane do celów militarnych czy też wywiadowczych, prawda, do różnego rodzaju szpiegowania. Niestety takie mamy czasy. Mimo wszystko zainstalowanie tej technologii w jakimś zaawansowanym robocie naprawdę ułatwi jego mobilność i może przyczynić się do także wielu dobrych rzeczy. Mamy tam gdzieś filmik taki, który pokazuje mniej więcej, jak to wygląda. Nie wiem, czy będziemy w stanie go puścić. Jeżeli nie, to możemy iść dalej. Postaramy się go puścić. Także za chwilę zobaczycie mniej więcej, w jaki sposób ten robot już teraz jest się w stanie zachowywać. A także ten filmik no, nie jest najnowszy. Także on tam był na YouTubie. Jeżeli dobrze pamiętam. Także spróbujmy go zobaczyć. Jeszcze raz. Coś się psuje. No w każdym razie, jak widzicie, te jego stopy są naprawdę bardzo podobne do stóp Gekkona. Spróbujemy ostatni raz, jeżeli się uda, to zobaczycie, jak to działa. Mi osobiście niesamowicie podoba się, jak on te palce, nazwijmy to, rozpuszcza, imitując dokładnie zachowanie prawdziwego zwierzęcia. Po to, żeby zbadać dokładnie ten temat, zapraszam właśnie na internet. Jest tam dużo informacji na ten temat i można sobie poczytać. Następną technologią, którą chciałbym Wam przybliżyć, jest technologia, która zaczęła się dosyć, że tak powiem, jej rozwój zaczął się dosyć nietypowo, ponieważ tutaj macie, jak to mniej więcej wygląda. Zaraz Wam opiszę dokładnie, o co chodzi. Był sobie pewien człowiek, który, Tony Brennan, mieszkający na Florydzie, który szukał powłoki, która by mogła ochronić statki pływające w zatoce Florydy przed osiadaniem się wodorostów. I testował różnego rodzaju powłoki, ale żadna z nich tak naprawdę nie przynosiła rezultatów. I w pewnym momencie usiadł i zaczął się zastanawiać ze swoimi kolegami, jakie zwierzęta pływające czy żyjące w wodzie nie mają problemu właśnie z osiadającymi je jakimiś tam żyjątkami, czy to roślinnymi, czy innymi. I doszedł do wniosku, że wieloryby nie są dobrym przykładem, ponieważ na nich zagnieżdżają się różnego rodzaju na przykład wodorosty. I dopiero rekina, kiedy zastanowili się nad rekinem, to okazało się, że on mimo tego, że praktycznie cały czas gdzieś tam w tej wodzie przebywa, nie ma w ogóle takiego problemu. I zaczęli badać skórę rekina. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ona w przybliżeniu. I co ciekawe, kiedy głaszcze się rekina tak jakby z włosem, nazwijmy to, jest ona zupełnie gładka. Natomiast kiedy próbujemy pod włos, nazwijmy to w cudzysłowie, go głaskać, odczuwamy bardzo dużą szorstkość. I jest to wynikiem tego, że ta skóra
rekina, to tak naprawdę to są łuski bardzo małej wielkości, takie niewidoczne z takiego powiedzmy dystansu, na jakim zazwyczaj jesteśmy w stanie oglądać te zwierzęta, łuski. Także jest to zwierzę pokryte łuskami i to nie tylko jakimiś tam łuskami, ale właśnie takimi bardzo ciekawie skonstruowanymi. A tutaj macie jeszcze przybliżenie. I po stworzeniu takiej struktury na bazie silikonu w kształcie tego typu łusek, tutaj będziecie mieli porównanie zaraz, o tutaj, została ona przetestowana na jednym ze statków, czy na początku to jeszcze było w laboratorium i po jakimś tam dłuższym czasie, przy pierwszej próbie 85% była poprawa w stosunku do tego, co było wcześniej. Praktycznie tylko te pozostałe 15% powierzchni w jakiś sposób została zaatakowana przez wodorosty, natomiast reszta nie. Usprawniono tę technologię, jeszcze zmniejszono 20-krotnie rozmiar tych łusek i zaczęła ona służyć jako nietoksyczny, naturalny, bardzo trwały system ochrony przed różnego rodzaju wodorostami, który może być wykorzystywany do statków, jak i innych obiektów, które znajdują się w wodzie. Ale tutaj historia się nie kończy. Ta technologia została poprzez taką, powiedzmy, eksperyment myślowy właśnie tego Tonego Brennana rozwinięta w taki sposób, żeby tworzyć powierzchnie, które są odporne na bakterie. Nie przyjmują i tak jakby odpychają bakterie, szczególnie te, które są dla nas szkodliwe, na przykład E. coli czy bakterie wywołujące inne choroby. I to się udało. Stworzono na bazie skóry czy tych łusek rekina takie powłoki, które na przykład wykorzystywane w szpitalach mogą sprawić, że nie trzeba ich cały czas dezynfekować, co jak wiemy jest bardzo szkodliwe i tak samo jak antybiotyki przynoszą bardzo dużo szkody, przy okazji pomagając doraźnie w zabijaniu różnego rodzaju bakterii, co zresztą jest według naukowców do końca prawie niemożliwe. Zazwyczaj jesteśmy w stanie wybić powiedzmy te 99% bakterii, ale zawsze zostanie powiedzmy ten około 1% i to są te najsilniejsze bakterie, te, które są najbardziej odporne, przez co stąd mamy teraz te wielkie problemy z bakteriami, które się uodporniły na większość antybiotyków. Natomiast tutaj mamy technologię, która może nie pomoże nam wewnątrz ciała, natomiast pozwoli zachować sterylność powierzchni, takich, które bardzo często mają kontakt na przykład z chorymi. Klamki, drzwi, ściany, jakieś obręcze łóżka itd., itd. Także kto by pomyślał, że rekin, który teoretycznie nazywany jest, prawda, ludojadem, są takie rekiny, prawda, który w oczach wielu ludzi jawi się jako bezwzględny zabójca ludzi, może tak naprawdę doprowadzić do tego, że będzie ratował ludzkie życie. Następnie chciałem powiedzieć wam tak, na ten temat nie będę już dzisiaj mówił za dużo, ponieważ nie mam tyle czasu, natomiast chciałem tylko tak napomknąć, architektura i w ogóle budownictwo jest tym obszarem, w którym natura może nam bardzo wiele zaoferować i możemy się bardzo wiele od natury się nauczyć. Teraz wam zaprezentuję tylko takie dwa małe fragmenty. To jest muszla tak zwanej suchotki. Jest to jeden z ślimaków morskich, który jak widzicie ma bardzo piękne kolory, mieni się, przez co jest wykorzystywana ta muszla do robienia różnego rodzaju biżuterii, ale to nie jest jej jedyna i tak naprawdę to nie jest jej najciekawsza zaleta. Otóż przy prawie takim samym, czy dokładnie takim samym składzie chemicznym jak jakiś tam rodzaj kredy, nie byłem w stanie dokładnie znaleźć odpowiednika polskiego, jak to się nazywa, w każdym razie jakiś tam rodzaj kredy, jest on, ta powierzchnia, czy ta struktura tej muszli jest 3000 razy
silniejsza, wytrzymalsza od tej kredy. Także ta sama substancja chemiczna, ten sam skład, natomiast jest w niej coś specjalnego, co sprawia, że jest niesamowicie wytrzymała. I jest to związane z jej strukturą. Tutaj możecie zobaczyć przybliżenie struktury, taki przekrój przez tą muszlę. Jak widzicie, jest ona ułożona tak troszeczkę na zasadzie cegieł, takimi warstwami, tutaj jeszcze inaczej pokazane, pomiędzy którymi jest tak jakby wprowadzone, czy wypełnione jest specjalne białko, które przy uderzeniu w tę muszlę te warstwy nie pękają, tak jak to zazwyczaj ma miejsce, ale tak jakby przemieszczają się na boki, rozprężając się. Natomiast to białko, ta proteina, która wypełnia te szczeliny pomiędzy nimi, przyjmuje większość energii, dzięki czemu tak prosty materiał jest bardzo, bardzo wytrzymały i może w przyszłości posłużyć do budowania na przykład bardzo lekkich, ale bardzo wytrzymałych struktur, na przykład budynków czy innych materiałów. To już zależne jest od inwencji twórczej architektów i budowniczych. W każdym razie jest to kolejny przykład, gdzie możemy szukać inspiracji dla architektury. Innym przykładem, którego tutaj nie mam przygotowanego, chciałem tylko krótko nadmienić, jest prawda, struktura tych pszczelich plastrów. Prawda? Jest struktura także na przykład szyszek. Widziałem taką strukturę z drewna zrobioną, w której nie ma tych takich typowych kształtów desek o podstawie prostokąta. Natomiast są właśnie takie jakby wielościany, nieforemne, które można spotkać w niektórych szyszkach. I przez to ta struktura, też zrobiona z drewna, jest niesamowicie wytrzymała i lżejsza tak naprawdę, a dodatkowo dużo ciekawiej wygląda. I na sam koniec, tutaj jeszcze jedno zdjęcie, które obrazuje inaczej tą strukturę tej muszli. I na sam koniec coś o włóknach. Też, żeby może zainspirować Was do szukania. Jak wiecie, pająki są w stanie produkować włókna, które można powiedzieć, też mówi się o tym, że to jest właśnie włókno, tak jakby różnego rodzaju włókna jedwabne, które są łączone razem ze sobą, szczególnie jeżeli chodzi o ten rodzaj pająka, o którym teraz będę Wam wspominał, który poprzez powiązanie ze sobą różnego rodzaju substancji, które sam wytwarza, jest w stanie stworzyć taki materiał, który przewyższa absolutnie wszystko to, co człowiek jest w stanie zrobić. Tutaj macie przykłady włókna, które zostało stworzone przez, nazywa się włóknem aramidowym. Tutaj macie jego strukturę i kilka jakichś tam możliwości zastosowań. I co ciekawe, aramidy pochodzą z grupy polimerów i są tworzone w następujący sposób. Najpierw ropę gotuje się w 350 stopniach w kwasie siarkowym przez jakiś dłuższy czas, a później, jeżeli jakby jeszcze tego było mało, wywiera się na nie ogromne, ogromne ciśnienie, żeby te wszystkie atomy w strukturze nabrały, wskoczyły na swoje odpowiednie miejsce. Wtedy otrzymujemy właśnie ten aramid. Bardzo wytrzymałe włókno. Natomiast, jak się możecie domyślać, tego typu proces po pierwsze jest bardzo energochłonny, czasochłonny i funduszochłonny, nazwijmy to, a poza tym produkuje bardzo dużo odpadków i zanieczyszczeń dla środowiska. W tym samym czasie pająk, wykorzystując swoje te specjalne narządy, w które jest wyposażony, wykorzystując takie surowe materiały jak woda oraz zjedzone przez siebie muchy, jest w stanie wytworzyć substancje w temperaturze pokojowej dużo, dużo silniejsze od tego, co byliśmy w stanie my do tej pory zrobić. Jeżeli nauczymy się naśladować pająka, zbudujemy jakąś
taką technologię, która działa na takiej samej zasadzie jak te przątki pająka, myślę, że będziemy w stanie totalnie zmienić sposób, w jaki podchodzimy do naszego na przykład ubierania się, zaczniemy tworzyć dużo trwalsze materiały, dzięki czemu na przykład raz zakupiona koszulka nie zedrze się przez wiele, wiele lat. Będziemy mogli tworzyć innego rodzaju produkty, tak jak widzieliście tam liny, różnego rodzaju poszycia, które także wytrzymają próbę czasu. Wszystko to będziemy zawdzięczać naturze. Także te wszystkie elementy, które Wam dzisiaj pokazałem, część z nich spotykacie w swoim codziennym życiu, część z nich wejdzie do użytku codziennego, myślę, w ciągu kilku, może kilkunastu lat. Są zainspirowane naturą. Myślę, że w tym miejscu, w środowisku naturalnym, mamy bardzo dużo do nauczenia się i dużo inspiracji do odszukania. I myślę, że z biegiem czasu ta technologia, która tak naprawdę my jeżeli chodzi o rozwój technologii, to jeszcze raczkujemy, mimo że jesteśmy w stanie stworzyć roboty, które same chodzą, prawda, automatycznie sterujące się maszyny latające, to wszystko to jest dopiero początek. Dopiero kiedy zaczniemy tworzyć coś, co nie niszczy naszego środowiska naturalnego, a razem z nim współgra, a taki jest cel, mam nadzieję, dążeń naukowców i ludzi pracujących nad nowymi technologiami, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że czegoś się rzeczywiście nauczyliśmy i coś rzeczywiście osiągnęliśmy. W następnych odcinkach będę dalej rozwijał kwestie technologii i tego, co już mamy dostępne, natomiast na dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia za tydzień. Cześć.